Sprzęcimy rozwój na potęgę. Możesz wszystkim palić się. Sprzęcimy rozwój na potęgę. Możesz wszystkim chwalić się. Gdańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radoswida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony, ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie. Bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham. Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno. Ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy i nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę. Może coś wybiorę. Dzięki do moją miecze w dłoń, Wielgar wścieka, gargarga. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję. Niech umie. To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje.
takiego redańskiego, jak to herby. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź! Nie taki jak inne! Dziękuję! Jak to na wojence łatwie trwać, kiedy komuś łeb odpadnie, będzie gulasz, będzie zupa.